Witamy w programie Kontrowersje, magazynu futbolowej Ligi 6, GPL z Weekend. Przed nami dzisiaj troszkę tych kontrowersji jest więcej, ponieważ zawrzemy kilka, jeśli chodzi o mecz Klepata Edukacja. No tak, rzeczywiście było sporo komentarzy odnośnie pracy sędziego, więc ten mecz specjalnie oglądałem pod kątem właśnie pracy arbitra. Wynotowałem sobie kilka sytuacji, rzeczywiście jest ich sporo, także przejdźmy do analizy. Tak naprawdę pierwsza sytuacja z tego meczu, wślizg Szymona Bałchana w polu karnym. No ta sytuacja jeszcze bez większego echa się obeszła, tylko pojedynczy głos dotyczący o tym, mówiąc o tym, że tu był wślizg, natomiast no, rzeczywiście wślizg był i sędzia nie zareagował, a powinien podyktować rzut karny dla edukacji, no bo tak jak wiemy, wślizgami grać nie wolno. Tutaj był wślizg w bezpośrednim kontakcie z rywalem, także błąd Szymona Bałchana no i zarazem błąd arbitra. Druga sytuacja z tego meczu i faul na Piotrze Chwaji. Tak, no tutaj już się pierwsze takie pretensje pojawiły dosyć wyraźniejsze, natomiast jakby nie patrzeć, no to jednak jest ruch ręką i fakt, że Piotr Chwaja się zastawia, troszkę może się opiera na zawodniku edukacji, natomiast potem jest ruch ręką i pchnięcie następuje. Więc słuszna decyzja. Kolejna sytuacja, faul bramkarza Klepy, Adriana Breli na Grzegorzu Grzesiaku. No tutaj sędzia podyktował rzut wolny, no i faul rzeczywiście miał miejsce. Adrian Brela twierdził, że on już hamował, natomiast no, to nie zmienia faktu, że kontakt następował i faul był. Rzut wolny, faul odgwizdany, także tutaj decyzja słuszna. Czy w polu karnym, moim zdaniem, chyba był faul poza linią boczną pola karnego. Natomiast no, to nie jesteśmy dokładnie w stanie określić, bo niestety nie ma linii. Sytuacja po tej też stronie boiska, przy linii autowej, po której żółtą kartkę otrzymuje Grzegorz Grzesiak. Czy był faulowany? No tutaj twarda walka trwała na początek. Wydaje się, że może na początku trzymali się obaj i lekko Grzesiak przyczynował może rękę Jamki. Natomiast to nie o to tutaj się rozchodzi. Głównie chodzi o faul Jamki, czyli pchnięcie Grzesiaka. No i to pchnięcie jest ewidentne. Sędzia tego nie odgwizdał, podyktował rzut z autu dla Klepy. No i więc błąd arbitra, natomiast no, mimo wszystko reakcja Grzegorza, który w FLS-ie występuje już od wielu lat, no to występu raczej od każdego wymagamy powstrzymania nerwów na wodze. Natomiast tutaj tego zabrakło. No i słuszna żółta kartka za taką reakcję dla Grzesiaka. Kolejna sytuacja to faul na Szymonie Bałchanie, taka typowa nakładka. Tak, no tutaj też były pretensje do sędziego, natomiast no, widzimy, że Szymon składa się do strzału, a rywal no, po prostu zagrywa nakładką, więc sędzia podjął słuszną decyzję, dyktując rzut wolny dla Klepy. Niebezpieczne zagranie, więc nawet gdyby to było w polu karnym, no to rzut karny nie, ale niebezpieczne zagranie, czyli rzut wolny z linii pola karnego. Sytuacja Kuba Siewrawski kontra Szymon Bałchan, sytuacja stykowa i ciężko nam też jest ją w 100% ocenić. No tutaj ja twierdzę, że faulu nie było, ale jak rozmawialiśmy na przykład z Maćkiem, no to on mówi, że Kuba zagrał piłkę, ale potem znowuż ta piłka jakby trafiła Szymona, czyli można powiedzieć, że on tą piłkę już zagrał. No i pytanie, czy potem został trafiony przez Kubę. Ja uważam, że tutaj faulu nie było i sędzia powinien puścić grę. Natomiast w naszym gronie nie jesteśmy zgodni. Moim zdaniem błąd sędziego, ale no, Maciek na przykład jest innego zdania. No i jedna z takich bardziej gorących sytuacji, czy był wślizg na Piotrze Krawczyku? No tutaj trzeba powiedzieć, że moim zdaniem nie było faulu. Jeśli chodzi o tą sytuację, to moim zdaniem Grzegorz Bizoń w ślizgu nie wykonuje, tylko po prostu się przewraca. Potyka się i to nie jest, moim zdaniem to nie jest ślizg klasyczny, prawda? I poza tym nie następuje kontakt, więc jeśli twierdzimy, że to nie jest ślizg, no to on na pewno nie powoduje żadnego upadku Piotra Krawczyka, a Maciej Paczka zablokuje piłkę i wygarnia piłkę czysto. Można się doszukiwać jakiegoś kontaktu rękami, rąk z plecami, natomiast no, moim zdaniem słuszna decyzja sędziego i słuszna decyzja. Zatrzymana jest piłka nogą, także nie ma kontaktu z nogami Krawczyka, także nie ma mowy o jakimkolwiek faulu. Nieuzasadnione pretensje zupełnie. W tej sytuacji? Kolejna sytuacja to, czy był karny na Frankowskim w polu karnym Klepy? No tutaj
Myślę, że... No nie możemy dyktować takich karnych. Bądźmy, że tak powiem, poważni. No ja rozumiem, że Adam Cieślik jest silnym obrońcą i sam nieraz się o tym przekonałem, że jest silny, no ale nie aż tak chyba, żeby od lekkiego kontaktu z ręką Cieślika aż tak padać. No i moim zdaniem była to próba wymuszenia faulu. Zdaniem napastnika Frankowskiego, no to on był tutaj faulowany. Ja szczerze mówiąc takich karnych bym nie gwizdał tutaj. Ja też. Po prostu walka o piłkę i... Nie ma mowy o żadnym rzucie karnym. Kolejna sytuacja, no to czerwona kartka dla Grzegorza Sargi. No i tutaj powiem szczerze, że sam jestem zaskoczony obrazem wideo, bo staliśmy mniej więcej na linii pola karnego w momencie, gdy Sarga interweniował, no i byliśmy święcie przekonani, że czerwień jak najbardziej słuszna, że Sarga interweniował poza polem karnym. Więc patrząc teraz na stopkarkę, gdy zatrzymujemy, no to widzimy, że lewa noga Grzegorza w momencie interwencji jest jeszcze przed linią. No wiadomo, Grzegorz jest trochę bokiem ustawiony, więc wiadomo, że ta ręka jest trochę wysunięta. I pytanie, czy jest wysunięta na tyle, że jest przed linią, czy nie? Sytuacja sporna, natomiast myślę, że sędzia też sugerował się tym, że to była dynamiczna dosyć sytuacja i po prostu Sarga, gdy już lądował, no to był poza polem karnym i to była ciężka dla sędziego do oceny. Nam też jest ciężko ocenić, nie w 100% pewności nie mamy, natomiast nie wykluczam, że jednak mógł być jeszcze w polu karnym. Ale tak jak mówię, no 100% pewności nie mam. Kolejna sytuacja to faul Maćka Paczki na Ziółku. No nie wiem, czy to Maciej Paczka faulował, czy Grzegorz Bizoń, no, ale w każdym razie chodzi o... tak, chyba Maciej Paczka, tak? No to tutaj też wielkie pretensje były do sędziego, natomiast widzimy, że nawet jeśli Maciej Paczka wybija piłkę, to przez nogi Mateusza. Więc no, słuszna decyzja, no, nie ma co krzyczeć, natomiast no, to znowu było głośno komentowane z ławki Tebur, a faul po prostu miał miejsce, no i nie było sensu krzyczeć. Dokładnie, no i ostatnia sytuacja, którą wypisałeś sobie, no to jest faul na Piotrze Krawczyku, no i tutaj też nie mamy żadnych wątpliwości do tego, że decyzja no tak, sędziego sprawiedliwa. No tak, komentarz, no panie sędzio bez jaj, no widać na stopkarce, że następuje kontakt nogi gracza Tebu z Krawczykiem, no i dlaczego sędzia miałby niby tego nie oglądać? A to, że nie walił się od razu, tylko Piotrek chciał do tej piłki jeszcze dobiec. Tak, no, jeszcze sędzia dobiec, poczekał z Giskiem, nie było korzyści, więc... Wracamy, jest faul. I jest faul, no więc także tutaj kilka błędów rzeczywiście było i można było tak, jakieś karne nie... podyktować na przykład tam na wahanie. Natomiast akurat te sytuacje, które wzbudziły najwięcej kontrowersji, no to wydaje się, że sędzia oceniał słusznie, no ta ręka Sargi, no to ciężko jest ocenić. Natomiast tak jak na żywo oglądaliśmy, no to dla nas na żywo ta... To była pełna czerwień. Była czerwień, więc no... Więc sędzia, a my byliśmy też ustawieni, tak jak mówię, dosyć na linii. No a tutaj kamera pokazuje troszkę inaczej, ale też wcale nie mamy pewności, że tutaj było... No tak jak też wspominaliśmy w programie poświęconym lidze, zawodnicy powinni jednak skupić się bardziej na grze niż... Dokładnie, no to ja myślę, że kilka tych sytuacji, które właśnie głośno było, pretensje do sędziego, no to niesłuszne. Tak, zaprezentowaliśmy i każdy ma możliwość przekonania się też na stopklatce. Jeśli jeszcze były jakieś inne sytuacje, które były kontrowersyjne, no to możemy, wiadomo, użyć cały materiał, co zostało zarejestrowane, proszę nam wskazać. Natomiast ja uważam, że aż tak zła praca arbitra, jak się ją widziało, nie była. Oczywiście błędy się zdarzyły i najlepiej jakby ich nie było, natomiast no, nie ma ludzi nieomylnych niestety. I przechodzimy teraz już do innych meczów. AKS Kabaret Ampergold i sprawa faulu. Tutaj sprawa faulu, wydaje się, że faulu chyba jednak nie ma, bo tak ta noga zawodnika AKS wędruje jakby sama na nogę zawodnika Ampergold i po prostu albo się potyka sam o swoje nogi, albo gdzieś tam przypadkowo on nadeptuje na nogę rywala i przez to utraci równowagę. Więc moim zdaniem tutaj faulu nie było. Trzeba nadmienić, że jeszcze kapitan zgłaszał nam jedną sytuację z rzutem karnym, natomiast tam nie jesteśmy w stanie określić, czy to było w polu karnym, czy nie, bo niestety linia na obrazie kamery nie jest widoczna. Mecz Jolly Roger Inter Kraków i powinna należeć się kartka zawodnikowi Jolly Roger. To była zgłoszona sytuacja przez formularz. Mam nadzieję, że to chodzi o tą sytuację konkretnie. No zawodnik Interu mija już gracza Jolly Roger, jest faulowany.
rzeczywiście okazja dogodna, więc można było tutaj kartkę pokazać. Generalnie w tym meczu sędzia kartek nie pokazywał i też mam wrażenie, że w kilku sytuacjach można było, było za ostro. No a w tej konkretnej sytuacji wielkiego błędu nie ma, choć myślę, że można było pokazać kartkę. O mecz Bruta, Gladiatorzy i dwie sytuacje z tego meczu i obydwie sytuacje dotyczą Ślizgu. Dwie podobne sytuacje i dwie różne interpretacje arbitra. I dwie dotyczą tego samego zawodnika. Tak, Jan Klich strzelił dwie bramki, jedna została uznana, druga nie. Wydaje się, że uznana nie powinna być żadna z tych dwóch, no bo jednak zawodnik Ślizgu wykonywać nie może. No jednak to były ślizgi. Nie był to wykrok, zawodnik tracił równowagę, wylądował, że tak powiem, na czterech literach i no po prostu ślizgi, czyli ani pierwsza, ani druga bramka nie powinna być uznana w pierwszej sytuacji, bo w drugiej decyzja prawidłowa. Mecz Darmat Kraków-Kragwil z Arnomiką Nocnika, no i tutaj czy był faul na Dąbrowskim? Powiem tak, z tego co widzimy ciężko jest to ocenić, bo widzimy tylko prawą rękę obrońcy, nie widzimy czy przypadkiem lewa nie ściąga zawodnika Dąbrowskiego, a upadek gracza Darmatu właśnie by sugerował to, że z lewą ręką był gdzieś tam obracany i ściągany do parteru, więc tego nie jesteśmy w stanie określić, natomiast myślę, że najlepszym komentarzem do tej sytuacji jest komentarz kierownika, czy osoby, która ten zespół do rozgrywek zgłaszała i która była w sytuacji dosyć blisko i ona stwierdziła, Dariusz Dąbrowski stwierdził, że po prostu faulu nie było. I też myślę, że upadek nie był współmierny do tego. Tak, no krzyk, jakby coś poważnego się stało, jakaś kontuzja, przecież nic wielkiego tam się stać nie mogło. Czy faul był, no to tak jak mówię, myślę, że najlepszy komentarz osoby z ekipy Darmatu. Zgadza się, mecz DTW Galacticos, Piraci z Karaibów. Dwie sytuacje z tego meczu. Po pierwsze, czy jest zagranie ręką? I to nam zgłaszał kapitan Wojciech Skotnicki. Oraz druga sprawa, sędzia niestety dotyka piłki. Tak, jeśli chodzi o pierwszą sytuację, no to słyszymy głosy, że przyjął sobie piłkę ręką zawodnik Pirat. Natomiast no, to nie jest zgodne z prawdą, bo... całkowita nieprawda. Bo nie przyjmował piłki ręką, tylko został po prostu piłką trafiony. I tutaj zawodnik DTW piłkę wybija, piłka się odbija od nogi i przypadkowo trafia w rękę zawodnika Piratu, więc nie ma też mowy o jakimś błędzie technicznym zawodnika Piratu, bo to zawodnik DTW piłkę wybija, też nawet ręka naturalnie ułożona wzdłuż ciała, więc nie ma mowy o podwizdaniu tej ręki. No, oczywiście pewnie pojawią się głosy, że odniósł z tego korzyść. Korzyść nie ma znaczenia, liczy się intencja, zawodnik Piratów nie chciał ręką zagrać, po prostu została piłka w tą rękę, piłka trafiła po prostu w tą rękę. Nie ma mowy o przerwaniu gry. Słuszna decyzja sędziego. I druga sytuacja, kiedy to sędzia staje się uczestnikiem. No tak, dośrodkowanie Piratów i piłka przechodzi przez pole karne i odbija się od sędziego, który i potem trafia do zawodnika DTW, który wychodzi z kontrą. Natomiast no, sędziego traktujemy jak powietrze, więc no, tutaj nie ma mowy o przerwaniu gry. Po prostu trzeba grać dalej i akurat tak się złożyło, że piłka trafiła do gracza DTW, no, który popędził na bramkę, no i potem w konsekwencji został odgwizdany rzut karny. Wślizg co prawda w bezpośrednim kontakcie może nie był, natomiast te 2 metry nie były jednak chyba zachowane i decyzja po dyktowaniu karnego słuszna, więc tutaj też wszystko zgodnie z przepisami się odbyło. Mecz Dzida w przód Formów Piomet i tutaj sytuacja zgłoszona na prośbę kapitana Formów Piomet Kuby Winiarskiego. Tak, natomiast tutaj niestety nie widzimy co tak naprawdę się działo i czy tam Kuba zgłaszał, że zawodnik Dzidy nie przepisował, piłkę przytrzymywał. My tego po prostu nie widzimy, więc też ciężko się odnieść, czy to kamera z zabramki by nam dużo więcej powiedziała. Czy to było nieprzepisowe przytrzymywanie, czy to w ogóle ono miało miejsce. Więc ciężko to określić. No, sędzia widać, że przyglądał się tej sytuacji dokładnie i miał dobry pogląd na sprawy, był dobrze ustawiony. Więc trzeba zaufać, że podjął dobrą decyzję, aczkolwiek no, ręki nie dam sobie uciąć, no bo nie mam pewności, bo nie widzę po prostu, co tam się działo. Mecz Go Zenit z Limpeszyn i faul na zawodniku Limpeszyn, nieodgwizdany przez sędziego. Nieodgwizdany przez sędziego i wydaje się, że ten faul powinien być odgwizdany, bo chyba jednak kontakt następuje dosyć wcześniej, w wczesnej fazie tego wykroku, czy tego
minięcia zawodnika Impression, chyba w kolano zostaje trafiony i przez to upada. Więc akcja powinna być przerwana. Zresztą tutaj obie drużyny miały sporo zastrzeżeń do pracy sędziego. I ja zresztą jestem też w zgodzie z nimi. No i mecz Rafis kontra Phoenix. No i niezauważony faul zawodnika Rafisu. No tak, tutaj ewidentnie następuje kopnięcie nogi zawodnika Phoenixa, który traci równowagę. Sędzia tego nie zauważył, gry nie przerwał, w konsekwencji padł gol dla Rafisu. No i ta bramka nie powinna być uznana, powinna być gra przerwana wcześniej. Tak się nie stało, no i bramka padła dla rywali Phoenixa. Dobrnęliśmy do końca tej kontrowersji i oby w kolejnym odcinku było ich zdecydowanie mniej. Dziękuję serdecznie. Dziękuję.